Witam serdecznie na kanale Gramy Dalej. Mamy dzisiaj dla Was recenzję gry, która ukazała się w zeszłym tygodniu. Chodzi tutaj mianowicie o Uncharted Zaginione Dziewictwo. Jest to tytuł, którym sterujemy dwoma młodymi łaniami. No prawda, już swoje lata mają jakby za sobą i dziewictwo też. Ale jedna z nich znajduje starą mapę na starym strychu, gdzie ukazuje drogę, żeby te upragnione dziewictwo z powrotem odzyskać. No właśnie. Wsiadają w jeepa, gdzie zmierzają w kierunku tej dżungli i po drodze, niszcząc praktycznie za sobą tą dżunglę, zostają zatrzymani przez Ligę Ochrony Przyrody. Liga Ochrony Przyrody każe im się wylegitymować w celu wystawienia mandatu. Jedna z bohaterek, którego imienia nie pamiętam, bo zazwyczaj imię kobiet zapominam po pierwszej nocy, wyciągnęła oto swój portfelik. Wyciągając ten portfelik, wzbudziła agresję tamtej jakby społeczności, która ochraniała tą dżunglę. Oni z kolei byli wyznawcami takiego portfelika, i to według tutaj ugrupowań jest to czarny charakter. Wiadomo, no. Te dwa ugrupowania się nie lubiły. Dalej zaczęła się jakby rozpierducha. Dziewczyny nie miały, prawda, żadnej broni, więc broniły się gołymi rękami. Potem dalej, prawda, będą miały jakieś tam uzbrojenie, żeby do tej dżungli i do tego miejsca upragnionego dziewictwa się dostać. Ale wracając jeszcze do tego jeepa, to powiem Wam, że u nas w mieście na przykład, to jak jedzie taki jeep, nie? On sobie tak jedzie, brm, 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 brm. I tym jeepem na przykład, jak jest jakieś skrzyżowanie nierówne czy coś, chociaż ma koła takie, ubezpieczeń potąd, a jeszcze do tego dochodzi, że jest auto serwisowane na gwarancji, to oni zwalniają do 5 km, żeby czasem nie urwać zawieszenia. Chociaż ma takie koła i z tyłu napis jeep. Ale nie rozumiem takich ludzi. Ja swoim samochodem przejeżdżam normalnie, bo jednak nic mi się jeszcze takiego nie przytrafiło. Mniejsza z tym. Jeżeli chodzi o grę, to do kogo jest skierowana ta gra? No oczywiście, że do grona facetów, tak? No bo lubią poprowadzić sobie troszeczkę kobitkami, poznać przygodę, pooglądać widoki, posłuchać muzyki. Perkusji, czy nawet skrzypiec. Ale gierka też ma swoje drugie dno. Jeżeli chodzi o wiek, to jest tutaj skierowana ona do osób, które mają 16 lat. No wiadomo, no, są osoby, które są mniejsze i w to grają. Ale tutaj jednak jest do tego grona skierowana 16 lat. I skierowana jest głównie też takie drugie dno ma, bo to jest skierowane też do dziewczyn, które, prawda, są już w tak młodym wieku, albo jeszcze na przykład młodsze, ale już nie przesadzajmy, które, prawda, za da moment mogą mieć swój pierwszy raz za sobą. Ale, żeby tego nie żałowały, że można to jakby przestawić na późniejsze lata, gdzie pozna się bardziej dojrzałego mężczyznę, żeby w tym wieku jednak zajęły się przykładowo sportem. Wtedy te wszystkie, wiecie, na siłowni, tak, stracą swoją energię i wyjdą im te głupotki, prawda, z głowy. Tam się mogą jednak wyżyć. A seks niech zostanie na późniejsze lata, na tego wymarzonego mężczyznę, a nie byle z kim, byle gdzie. No i to tak twórcy o to też zadbali, żeby właśnie ta szesnastka była tutaj oznaczona. Dlatego czy polecam? No pewnie, że polecam, bo tytuł jest tak naprawdę każdy
każdemu znany. Ale pierwszy raz w historii właśnie możemy sterować tymi właśnie kobitkami, żeby te zaginione dziewictwo odzyskać. Jeżeli podobała się Wam moja recenzja i chcecie, żebym kręcił dla Was kolejne recenzje, to piszcie, zostawcie suba, bądź po prostu polajkujcie. Ja się żegnam i ciao bambino. Pa!